13 listopada odbył się odbiór wyremontowanego odcinka ulicy Stara Droga w Bulowicach. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltową na odcinku 370 metrów. Odczyszczono przydrożne rowy oraz odbudowano pobocza i krawężniki. Inwestycja kosztowała prawie 290 tysięcy złotych. Jest to jedno z zadań wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonego przez mieszkańców Bolowidzi, popartego w głosowaniu. A więc kolejne zadanie, dotrzymujemy słowa wykonane. Stara droga to. Ta część Bulowic, która wcześniej czy później będzie kanalizowana. I ten odcinek tutaj, który został wykonany w projekcie kanalizacji, nie będzie dewastowany, ponieważ kanalizacja jest zaprojektowana poza pasem drogowym, więc też pragnę uspokoić. Nie wylaliśmy asfaltu po to, żeby go później niszczyć w czasie budowy kanalizacji. W Bulowicach toczą się jeszcze inne inwestycje, które już niedługo będą miały swój finał. Mowa oczywiście o budowie wielofunkcyjnego obiektu na terenie LKS Bulowice na który składa się zadaszona trybuna boisko do piłki siatkowej i koszykówki. Pięciotysięczne sołectwo, jakim są bulowice, zyskuje nie tylko kwestię trybun, ale zyskuje także miejsce zadaszone od strony południowej, gdzie będzie można się spotykać, będzie można świętować, będzie można się integrować. Dodatkowo teren, który będzie służył jako miejsce, gdzie będzie można grać na przykład piłkę siatkową, więc coś, co, co doprowadza do sytuacji, że wyznaczamy zupełnie nowe standardy. No ja również mógłbym tam jako sołtys powiedzieć wow. Obiekt jest piękny. Myślę, że mieszkańcy docenią ten wysiłek gminy i nasz. Powstał naprawdę obiekt na miarę naszych ambicji, może nawet więcej niż mieliśmy ambicje. Obiekt jest wielofunkcyjny, powstała trybuna, powstało boisko do piłki siatkowej i do koszykówki. Powstał piękny zadaszony teren, który może być wykorzystane na wiele sposobów. To jest począwszy od spotkań, skończywszy na dożynkach, festynach, wystawach. No, przeróżnych myślę, że tutaj mieszkańcy nas jeszcze zaskoczą tym, co będą mogli i chcieli tutaj zorganizować. Dobiega również końca budowa chodnika przy drodze krajowej DK52 od ulicy Zacisze do przejazdu kolejowego bezpieczeństwo jest priorytetem. Droga, gdzie kilka tysięcy samochodów na dobę się przemieszcza i przede wszystkim Bulowice, gdzie mieszka 5 tysięcy ludzi i nie można dopuścić do sytuacji, że droga krajowa dzieli sołectwo na dwie części, które nie mogą z powodu natężenia ruchu normalnie funkcjonować. z inwestorski zadania to 3 miliony 820 tysięcy złotych. Wybudowany chodnik znacząco przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych w centrum Bulowic. Prace powinny się zakończyć 20 grudnia bieżącego roku.